Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Witamy serdecznie w telewizorni. Dzisiaj nasz wyjątkowy gość, Wojtek Wojda. Znajdujemy się w tej chwili pod sceną klubu Remont. Troszeczkę słychać nawet tu ludzi, którzy skaczą, na zacnej imprezie, która się nazywa Punky Reggae Live. Który to z kolei odcinek jest tej imprezy? Z tego, co dobrze liczę, to w tym roku jest 14 trasa Punky Reggae Live. Ona jakby pierwsza edycja się odbyła w 2004 roku jeszcze pod nazwą Punk Reggae Party, ale w międzyczasie była pewna przerwa, więc mimo że w przyszłym roku będzie 20-lecie, to teraz jest 14 edycja. Właśnie, pytanie takie do ciebie a propos Punky Reggae Live. Czy to jest nawiązanie do Rób Reggae i taka tęsknota za tą imprezą? Czy ma to cokolwiek wspólnego z tą imprezą, czy raczej nie? Czy to przypadek, że tak? Z racji dekad, które przeżyłem na świecie, uczestniczyłem w najlepszych edycjach Rób Reggae w roku 85, na przykład 6, i znam doskonale tę imprezę i pamiętam ją jeszcze ze starych czasów. Ale czy to jest nawiązanie? Nie do końca. Pierwszym jakby sygnałem do zrobienia takiej trasy, ja zawsze to powtarzam, w 2004 roku, dobrze mówię, w trzecim roku, przepraszam, odbył się koncert w Parku Sowińskiego w Warszawie, który się nazywał PRL Punk Rock Later. I tak naprawdę ja wtedy się dowiedziałem, powiem to uszczypliwie oczywiście trochę, że cały punk rock tak naprawdę od początku do końca był tylko w Warszawie, nigdzie indziej go nie było, bo wtedy pamiętam 95% to były kapele warszawskie plus jakby Wisienka na torcie, czyli KSU, a reszta wszyscy z Warszawy. No ja wtedy jakby dowiedziałem się, co mnie zdziwiło oczywiście, że punk rockowe kapele były tylko w Warszawie, i pomyślałem sobie, że warto zrobić taką objazdową trasę właśnie kontra temu, żeby jednak poszerzyć trochę i miasta, żeby nie tylko warszawskie kapele się pojawiały na koncertach, bo wtedy takie miałem dziwne wrażenie, może mylne, bo to było 20 lat temu, jeszcze jak był młodszy, może wtedy źle oceniałem, ale tak to widziałem wówczas. I drugi pomysł był taki, żeby to była trasa objazdowa, żeby ona objechała całą Polskę wzdłuż i wszerz, największe miasta, największe kluby, i żeby tak razem sobie pojeździć w trasie, jak to kiedyś, dawno temu bywało. No i to był główny pomysł. I Punk Rock Later było takim bardziej, powiedziałbym wtedy, bodźcem do tego, żeby pójść tą stronę. I pierwsze kapele zgodnie z ideą były nie z Warszawy, bo była kapela Habakuk z Częstochowy, była kapela Proletariat z Łasku spod Łodzi, no i był Farbender z Płocka. A później już były bardzo różne zespoły, warszawskie też się pojawiały. Czyli wtedy jeszcze Proletariat był uznawany za punk rockowy zespół? Generalnie, znaczy nie, mi nie chodziło o to, żeby trasa była punk rockowa. Ona nawet z nazwy nie jest tylko punk rockowa, Punky Reggae Live. No tak, tak, racja. Mi tylko chodziło bardziej o to, żeby pokazać szersze spektrum muzyczne. Poza tym myśmy poszerzyli formułę, bo Punk Rock Later, no to z nazwy raczej sugerował bardziej punkowe granie. A nam chodziło o łączenie gatunków też, no czyli jedno i drugie. Z jednej strony nam chodziło dlatego o to, że to nawiązywanie, moje nawiązanie do Rób Reggae właśnie. A to się zgadzam, bo to Rób Reggae to faktycznie w pewnym momencie w swojej historii nawet tam więcej punk rocka było niż reggae, to prawda, to ja to pamiętam tę edycję. Ale niemniej jednak ja akurat tutaj nie miałem, nie będę ukrywał korzeni Rób Reggae, bardziej tu mi chodziło właśnie o to, że będąc na Punk Rock Later zainspirowałem się na tyle, mówię, kurde, jakby takie coś zrobić szerzej w całej Polsce, pojeździć wspólnie, jeszcze poszerzyć gatunki właśnie, nie tylko punk rock, tylko właśnie reggae, bo punk i reggae to zawsze było coś obok siebie. Po pierwsze Bob Marley śpiewał Punky Reggae Party. I nasza pierwsza edycja się nazywa Punk Reggae Party, a druga rzecz, że Clash na przykład bardzo często nawiązywał w swojej twórczości do reggae, nawet ba jedną płytę Sandinista nagrywał na Jamajce. No właśnie tutaj jakby publiczność regowa, czyli tak zwani regałowcy w Polsce, tak się o nich mówi, nie wiem dlaczego, wiem dlaczego, no wiemy dlaczego, narzekali w tym roku, że było bardzo mało reggae, i pytanie do ciebie, czy dlaczego tego reggae było trochę mniej niż zwykle i czy będzie więcej tego reggae w przyszłości? No się wiesz co, umówmy się co do jednej rzeczy. Pewnych pryncypiów się można trzymać na samym początku,
bo rzeczywiście z założenia była to trasa, która łączy gatunki punk i reggae. Ale z czasem się już pojawiały edycje, na których coraz częściej pojawiały się coraz bardziej różnorodne zespoły, nie tylko reggae. Co jakiś czas wracała kapela reggae na trasę punk i reggae. Przypomnę, że na punk i reggae live właśnie chociażby grał Habakuk wcześniej, później grał Tabu. Grało też Cała Góra Barwinków, to jest taki regujący zespół, może nie reggae, raczej bardziej reggae ska. Grała kapela Pajujo niejednokrotnie na koncertach Paki Reggae. I Gutek, który ma rodowód reggae z Indios Bravos. Także tutaj tych reggowych elementów nie brakowało, ale myśmy poszerzyli jeszcze bardziej formułę. I dlatego też ja kiedyś w wywiadzie powiedziałem, że na pewno jazzu i black metalu się na punki reggae live spodziewać nie można. Tylko, a na przykład... A reszta, cała reszta jesteśmy otwarci. Blues? Tak. Jakby tak była jakaś bardzo dobra kapela bluesowa i byłoby zapotrzebowanie u ludzi, że ludzie by nawet chcieli, żeby taki zespół zagrał, czemu nie? Kiedyś była taka super kapela, oni nawet nie wiedzą, że ja ich lubię, bo graliśmy razem, ale nigdy nie miałem okazji im powiedzieć tego. Normalsi. Z Łodzi. Mhm. I oni na początku właśnie grali takiego rytm bluesa. Później zaczęli grać ostro, potem tak trochę komą myśmy zajeżdżali, to już mi się nie podobali. Ale jak grali właśnie takie rytmem bluesowe rzeczy, uważam, że byli rewelacyjni i gdyby taki zespół w Polsce się narodził, powstał albo się pojawił, to wcale nie wykluczam, że się może też zjawić tam punk i reggae live. Super. Wojtku, jesteś jedną z pierwszych osób, które pojawiły się u nas w telewizorni. To było dokładnie chyba... Tak, w czasach pandemii jeszcze 2 lata temu. I wtedy mówiłeś o jakimś koncercie w Łominie, który miał się odbyć trochę live, trochę streamingowo. Jak ten odbył się koncert, tak. I jak on przebiegł w ogóle? Bo wiesz to jest... co, ja byłem przeciwnikiem. Jakby muzycy i artyści się podzielili na dwie takie przeciwstawne obozy trochę, na 2 przeciwstawne obozy. Jedni uważali, że te streamingowe koncerty to jest bardzo dobra zastępcza sytuacja, że skoro jest pandemia, skoro nie można grać na zewnątrz, to trzeba grać streamingowo, czyli na przykład spotykamy się gdzieś w sali do prób, robimy sobie koncert i on idzie w sieć. I jeszcze inni wpadli na to, żeby na takich koncertach zarabiać pieniądze, czyli streamingowy koncert... Z czegoś trzeba było żyć. Dokładnie, streamingowy koncert za konkretne jakieś tam pieniądze, oczywiście mniejsze niż normalny koncert, no ale tam powiedzmy 20 zł, 30, wiem, że tak to szło. A druga grupa zespołów uważała, że to jest ślepa uliczka i że to może doprowadzić do tej sytuacji, że ludziom się to może za bardzo spodobać. I jak się skończy pandemia, to ludzie stwierdzą, ale po cholerę mam chodzić na koncerty, jak ja mam dobry telewizor, duży, mam dobre tutaj dobrych gabarytów wieże i ja sobie wolę puścić to u siebie w domu, na dobrej jakości, na dobrym streamingu, zaprosić 5 kolegów czy 10, zapłacić 20 zł za bilet i w 10 jesteśmy na koncercie tak naprawdę i pijemy piwko, nawet nie musimy się ruszać z domu. I to ja na przykład byłem w tej grupie zespołów, które uważały, że to jest zagrożenie i że trzeba uważać na to, bo to jest, myślę, takie coś fajnego, co może się zamienić niefajnie. I myśmy tylko i wyłącznie raz się zgodzili na ten koncert właśnie w Łominie, bo tam nas na to namówili, żeby zobaczyć, jak to było w Domu Kultury? Tak. I żeby zobaczyć, jak to jest, bo oni wtedy się zgodzili maksymalnie wpuścić, pamiętam, 100 osób, chociaż sala była na 300, no bo pandemia, to się zgodzili, a reszta online. I że faktycznie zgadzam się, że przyszło na koncert bodajże 70 osób, bo ludzie wtedy byli bardzo zestrachani, czyli nawet limitu nie wypełniliśmy, nie będę ukrywał, ale w internecie sprzedaliśmy nam 180 biletów chyba, czyli streamingowo. Ludzi oglądało więcej, bo tak jak powiedziałem, jeden kupił, a 10 obejrzało. No, ale 180 biletów poszło, ale nie przekonało mnie to i to był pierwszy i ostatni koncert Farbenlera tego typu. Słuchaj, a powiedz jeszcze a propos Farbenlera, to jest taki zespół, który bardzo ma jakąś taką swoją publiczność oddaną od wielu, wielu lat. No, nie dziwię się troszeczkę, bo gracie około 100 koncertów rocznie klubowych, co jest naprawdę ewenementem jak na ten gatunek muzyki i w ogóle jest ewenementem. Uważam, że wasz zespół Farbenlera jest takim jakby, no w pewnym sensie pokazuje innym zespołom, że można grać w klubach. Jak u was z frekwencją i w ogóle z organizacją? Wiem, że ty organizujesz, nie tylko sobie, ale często pomijając punki reggae live oczywiście, że często innym zespołom załatwiałeś jakieś koncerty. No słyszałem coś, tak mi się ubiło, ale najważniejsze, jak sobie radzisz jako menadżer i, no, i lider zespołu? Użyję twojego słowa pomijając. Pomijając telewizornie i parę jeszcze innych normalnych mediów, Farbenlera to jest zespół radykalnie omijany przez media. Mówiąc radykalnie, mam to na myśli to, że wysyłamy, na przykład nasz wydawca wysyła piosenkę do rozgłośni radiowych i oni udają, że nas nie ma. No więc mam
Uważam, że problem polega na tym, że po pierwsze my jesteśmy i prędzej ich nie będzie, niż nas nie będzie. Bo jak pokazuje rzeczywistość wielu rozgłośni, które nas nie chciało grać, my już nie ma, a my jesteśmy. Więc my się tym nie przejmujemy. Ale mimo tego, tak jak powiedziałeś, pomimo tego gramy dużo koncertów klubowych. Sami sobie radzimy. Myślę, że reprezentujemy tą starą, dobrą filozofię DIY, czyli do it yourself. My wszystko robimy sami. Ja nie mam menadżera, sam jestem menadżerem. Ja nie mam żadnego kontraktu z firmą fonograficzną na wydawanie płyt, tak jak niektóre zespoły mają na 3 płyty, na 4. My nie mamy żadnego kontraktu. Jesteśmy umówieni, jak to się mówi, na gębę. I to dosłownie jesteśmy umówieni tak, że jak będzie dobrze, to będzie dobrze, a jak będzie źle, to będzie źle i nie będziemy pracować. I wiesz, i na tym uważam, w ten sposób pojmuję niezależność. Jesteśmy też niezależni medialnie o tyle, że w mediach nas nie ma, a ludzie na koncertach są. Skąd? Trudno powiedzieć. Może z muzyki, że muzyka ich przyciąga. Albo nie wiem, albo... Teksty na pewno. Albo teksty, albo jakby... Ideologia. Historia. Tak, no na pewno jest parę powodów ku temu, że ludzie przychodzą, że się pojawiają. Natomiast mówisz, jak to robimy. Da się funkcjonować w ten sposób. Ja sam sobie robię koncerty od 10-15 lat i tak naprawdę te 100 koncertów, o których mówisz, to my gramy od 15 lat tak mniej więcej regularnie. Ja naliczyłem, że od 2004 roku zagraliśmy 1800 koncertów, które jestem w stanie podać z daty. Super. I z miejsca. Bo akurat te mam wypisane. Do 2004 roku nie robiłem takiej statystyki, więc tutaj nie powiem, gdzie graliśmy kiedyś tam, ale teraz to notuję, rzeczywiście gramy dużo. Jest to męczące, wiesz, no też nie jesteśmy coraz młodsi. Ja bym chciał mieć wiecznie 18 lat, ale to jest nierealne niestety. I w związku z powyższym my staramy się grać na tyle, na ile nam sił starcza. Na razie na te 80 do 100. Dzień dobry. O, witamy. Dzień dobry. Serdecznie. Cześć. Ja tylko przyszedłem się przywitać. Cześć. Witam, Kabyle. I sytuacja jest taka, że wiesz, póki nam sił starczy, będziemy grali taką ilość, jaką gramy. Nie mamy z tym problemu, jeżeli chodzi o po pierwsze kluby, bo to też dzisiaj nie jest łatwo, żeby klub się zdecydował na granie koncertu, bo to też musi się opłacać. No powiedzmy sobie szczerze, klub też z tego żyje, że na przykład ludzie są na barze. No biletowane i tak dalej. Tak, biletowane i klub żyje z tego, że na barze mu tam trochę zrobią utargu. Jak przyjdzie ci 5 osób na koncert, utargu na barze nie ma, zespół też nie ma z biletów. Więc no to się musi bilansować. No jakoś to się bilansuje widocznie, skoro tyle koncertów gramy. Ja myślę właśnie, że to ilość koncertów, które wydajecie, siłą rzeczy wam przygarnia sporą rzeszę fanów. No, poza tym, wiesz, mi się wydaje też, to jest ważne akurat, że my idziemy z duchem czasu w ten sposób, że jak my wydajemy nowe płyty, to nie tak, że wydaliśmy płytę z obowiązku, jak znam parę zespołów, wydają płytę, zagrają 1-2 kawałki przez 3 miesiące i potem już w ogóle o tej płycie zapominają. Obserwując naszą historię koncertową, no to mogę powiedzieć, że my kiedy wydajemy nowe płyty, to praktycznie połowa repertuaru jest nowej płyty. Dzisiaj w Warszawie w remoncie gramy połowę materiału z nowej płyty na zdrowie. Więc wiesz, więc to może też jest z tego też wynikać, że my zawsze mamy dla ludzi coś nowego, coś świeżego. Super. A nie to, że przychodzą i mówią, o to już słyszałem 20 lat temu. Nie wiem, czy to jest dobra diagnoza, ale tak to gdzieś tam czuję podskórnie. A mówi, że mamy publiczność wierną. Ja ostatnio rozmawiałem z jednym z dziennikarzy na ten temat, akurat też było podobne pytanie, trochę inaczej sformułowane i powiedziałem, że a może to jest też dlatego, że my szanujemy tych ludzi, wychodzimy do nich, rozmawiamy z nimi, nie cofamy kroku, jak ktoś chce czy pogadać, czy zrobić zdjęcie, nie uciekamy, nie chowamy się po kątach, nie wychodzimy tylnym wyjściem. Może to też jest jakby pokłosie tego, że jesteśmy jednym z tego typu zespołów, bo ja tak postrzegam funkcjonowanie, ja nie wyobrażam sobie inaczej. Nie wyobrażam sobie wyskoczyć z busa na scenę i ze sceny do busa. Okej, w takim układzie... Być może tu są przyczyny. Wracając do tego, co powiedziałeś, czyli płyta. Właśnie też się zastanawiałem, bo coraz mniej zespołów, a właściwie tylko takie te starsze zespoły, wydają płyty fizycznie, obecnie streaming głównie działa i tak dalej. Wy wydajecie płyty na CD, co mi się bardzo podoba, zresztą ja też tak robię. Słuchałem tej płyty, płyta jest taka wasza, tutaj praktycznie jest 13 kawałków. 13 kawałków, no pewnym zaskoczeniem oczywiście jest piosenka Bella Ciao. Wersja akustyczna, tak. Akustyczno-klasyczna. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina
misonas nato, ej ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Tak, pytanie, skąd ten pomysł w ogóle na taką piosenkę, czy to jakiś sentyment, czy o co tam chodziło? Ja nawiążę tylko krótko do tego, co powiedziałeś, że mówisz, że starsze płyty wydają... starsze kapele. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że to nie do końca tylko starsze. To jest kwestia, że jeżeli gdzieś tam jest wizja, że coś tych płyt się sprzeda, to wtedy jest sens tego wydawać. Niektóre zespoły boją się, że może ta wizja się nie spełnić i wtedy, no bo to są inne koszty dużo większe. Streaming to jest prosta sprawa, nagrywasz i jedziesz. Natomiast, żeby było jasne, bo to tak trochę zabrzmiało, że te zespoły starsze wydają płyty, a te młodsze streamingują. Te starsze wydają płyty i streamingują. I streamingują, a tamte tak. Tylko streamingują, nie wydają z płyt. Więc my raczej uważamy, że jesteśmy tradycjonalistami i myślę, że dopóki istnieje Farbendere i dopóki płyta się będzie kręcić na CD, czyli będą jeszcze odtwarzacze, dopóty będziemy wydawać płyty. Taką mam filozofię. A teraz pytanie o Bella Ciao. Polski zespół z niemiecką nazwą, śpiewa po włosku, tak, to jest pewien ewenement, natomiast nam się spodobała ta piosenka po latach, bo ja ją znam jeszcze, pamiętam z czasów no, dziecięcych, gdzieś tam ona gdzieś tam była śpiewana, pamiętam na jakichś tam akademiach szkolnych z jakimś dziwnym tekstem, obudziłem się o poranku i tak dalej, to pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej, ale to zapomniałem o tym. Film Dom z papieru, który w jakiś sposób mnie tam zainteresował i wciągnął, bardzo mocno eksponuje tą piosenkę w jednym z odcinków i strasznie mi się spodobała i przypomniała ta nuta i mówię, kurde, może by to fajnie było zrobić. Oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to przejrzałem internet, czy jakieś polskie kapele już to zrobiły, czy nie, bo nie chciałem być, nie chciałem być kopiarzem i okazało się, że nikt. Bajor tylko zrobił z polskim tekstem, który nie do końca mnie przekonuje i myślę, że to jest zupełnie inna estetyka. Zrobiliśmy wersję punkową, a teraz mając Jelonka, że tak powiem, do dyspozycji na tej płycie, tak to może zabrzmi trochę dziwnie, ale no, do dyspozycji w tym sensie, że no, powiedział, że panowie, jak trzeba coś zagrać, to zagram. No i akurat tutaj wykorzystaliśmy jego potencjał i powstała wersja akustyczno-klasyczna Bella Ciao. Bardzo fajnie. Zresztą teledysk, który dzisiaj widziałem, bo dzisiaj widziałem, znaczy teledysk, pomysł na taki pseudo-teledysk, czyli puszczenie jakiegoś fajnego obrazka, gdzie tam się pojawiają zdjęcia wasze plus tekst, jest chyba fajnym pomysłem. No teraz to się robi tak dość. Ja wiem, że się robi, ale często się robi tylko tekst na przykład. To się dzieje. Takie wizualizacja całkiem fajna. Na koniec chciałbym cię zapytać, bo tutaj koncert w Re, my chcemy cokolwiek zobaczyć jeszcze. Pytanie, co byś chciał powiedzieć swoim fanom, ale nie tylko fanom zespołu Farbendere, czy fanom tego festiwalu, który ciągniesz od tylu lat. W ogóle fanom rocka, co byś chciał powiedzieć na koniec? Ja bym wolał fanom rocka, bo myślę, że nie przekonuje się przekonanych, więc ci ludzie, którzy nas słuchają, lubią to jakby i tak wiedzą, co chcemy przekazać, bo przychodzą na koncerty i nas znają. Ci, którzy nas nie znają, mają okazję nas gdzieś tam zobaczyć i zapraszamy na koncerty w ogóle generalnie rockowe. Wychodźcie z domu, nie siedźcie w domu, nie siedźcie przed tymi komputerami, bo to jest zły kierunek, nie siedźcie przed tymi telewizorami, bo też jest zły kierunek. Bo dajecie tak naprawdę pożywkę paru cwaniakom, którzy robią na tym po pierwsze pieniądze, a po drugie niektórzy politykę. W związku z tym wychodźcie z domu, spotykajcie się z ludźmi, rozmawiajcie, wymieniajcie poglądy, słuchajcie muzyki i bawcie się muzyką. A z drugiej strony nie wdawajcie się w jakieś hejtowe sytuacje związane z muzyką, czyli słuchajcie muzyki, a nie tego, co ktoś mówi o muzyce. I tak to jest moje przesłanie. Naszym gościem był Wojtek Wojda z zespołu Farbendere i organizator festiwalu Punky Reggae Live. Dzięki. Na zdrowie. Przed nami walka, przed nami wojna, puste ulice i noc niespokojna.